Hello na kanale, już niebawem jedziemy na Trolltunga, dlatego przygotuję coś do jedzonka, bo fajnie zjeść coś ciepłego, gdy rano jest ziąb. Ja muszę mieć taki tryb camping i nie wiem, jakieś takie życie pod namiotem. Muszę mieć swoje jedzonko, swój garnuszek, fajnie to odgrzać. Tutaj jest taki fajny klimat właśnie kempingowy. Tak więc biorę się za robienie słoików. Wczoraj robiliśmy przygotowania do naszej podróży. Oczywiście to ja musiałam zarządzić przygotowania, bo Daniel stwierdził, że przecież kupimy w sklepie drożdżówkę i tak dalej. Ale nie, bo ja muszę mieć taki vibe podróżniczy, że wiecie, wycieczka jest, trzeba zrobić jakieś dobre jedzonko. Więc robiliśmy drożdżówki i takie małe coś jak ptysie, eklerki, więc będą słodkie przekąski. Dodatkowo kupiłam pełno różnych rzeczy, chipsy, batoniki i tak dalej, i tak dalej. Jestem właśnie w sklepie, kupuję nam jabłuszka przed naszą pracą na język trolla, żeby każdy miał na drogę coś orzeźwiającego. Każdy po dwa, a co? Właśnie patrzę, czy są wszystkie takie ok. Z tego co kojarzę, to we Włoszech na przykład tak jest, że jak się dotknie, to już musisz to wziąć, bo będą na ciebie jakoś koślawo patrzeć. A tutaj sobie można pomacać, tak jak i w Polsce, na spokojnie. Nie jestem pewna teraz, czy tam były rękawiczki, czy to na Krecie były rękawiczki w sklepach, a we Włoszech po prostu jak już dotkniesz, to bierzesz. Coś takiego. Pomidorki. Kiedyś nie było czegoś takiego, że można było samą drukować. Fajne. Ja lubiłam to zawsze w Polsce. I szybciej idzie robota, a nie szukać potem na kasach samoobsługowych produktów. Więc mamy jabłuszka, pomidorki, ogór. Jeszcze mam ochotę na takie parówy w zwykłej bułce z hot doga. Tak, coś typowo jak są w IKEA, więc biorę. One dosyć drogie są, złodzieje. Prawie 35 zł na polskie za kilka paróweczek. 8 sztuk dokładnie. Ale są dosyć spoko. O, chyba że takie mniejsze. Co, nie wiem. Może wygodniej by było. Te są trochę mniejsze. Będą lepiej pasowały do garnuszka. Idziemy dalej. Przyda się jeszcze jakiś chlebek. I jakieś buły, a przede wszystkim muszę buły wziąć do tych hot dogów, o których tak myślę. W Norwegii też jest popularne w takich naleśniczkach jeść parówę, ale ja chcę standardową bułę do hot dogów. Taką, o, 2, 4, 6, 8, a parówek jest 10, nie ma większych? No, ale dobra, biorę to. Wielka chwila. Wiecie co, jak nagrałam kiedyś film, o Jezus, chleb w Norwegii, mówię tam, o tu mają, można samemu chleb pokroić. Boże, jak tam było oburzenie. A ja to wszystko mówiłam na podstawie mojej historii z Palomarketu, gdzie wzięłam chleb, chciałam go włożyć do maszyny, już kroić i nagle biegnie pani z obsługi i krzyczy, że tylko personel może. I na tej podstawie mówiłam, że w Polsce nie można, a tu można, jest fajnie. A ludzie tak się burzyli, jakby ta maszyna do chleba, to nie wiem, ich uraziła, że w Polsce nie można kroić. Ja nie mówię nigdy w tym stylu, że o, w Norwegii można, a w Polsce nie, że masakra. Po prostu no nie mogą pokroić chleba i tyle. A nie, że o, ale my mamy maszyny, no. Ech. No. I wiecie co, jeszcze powiem tyle, że w Polsce nawet można dobrać grubość. Tutaj się tego nie da, więc dla tych wszystkich oburzonych, w Polsce macie lepsze maszyny.
No i jest cały kosz, ale nie widzę jak na razie nigdzie grillów jednorazowych. Może gdzieś dalej. Grupeczek pod dostatkiem, bo jak dopadniemy karty, to musimy trochę zjeść przekąsek. Jak to inaczej grać w karty bez przekąsek? Nie ma opcji. I zaraz będziemy się pakować i jechać na lotnisko po moją siostrę i jej męża, a stamtąd już ruszamy w stronę Trolltungi. Tak więc zostańcie z nami. Powoli składuję rzeczy, żeby nie zapomnieć, co mam wziąć. Tu już spakowane różne graty, oczywiście więcej niż na pewno się przyda. Myślę, czy wziąć taki plażowy koc. Może się przydać, jak będziemy tam na tym kempingu przy jeziorze czy coś. Chyba go wezmę. Lodówka na jedzonko. Grille jednorazowe. Będzie grillowanie. Jesteśmy już w trasie, dopiero ruszyliśmy z domu, jak zwykle małe opóźnienie, ale myślę, że zdążymy ich odebrać teraz. Hello, właśnie odebraliśmy naszą ekipę i zmierzamy w kierunku Oddy, więc ahoj przygodo! Ahoj przygodo! Ahoj przygodo! Ahoj przygodo! Proszę bardzo, pierwszy kamień na lotnisku. Tu zostawiłam drugi kamień. Jesteśmy w jakiejś miejscowości Bu chyba, czy coś. Ale nie, to albo obok Bu. Jesteśmy już niedaleko Oddy, około godzinki i 15 minut. I za mną jest taki ładny hotel. Z tego co widziałam na opiniach Google, to on jest chyba zamknięty. Ale nie dla nas. To jest naprawdę pięknie. Nie dość, że właśnie ten hotel i te domki w takim klimatycznym stylu. Też ta woda, ten śnieg. No super to wygląda. Fajnie, są tylko na ramionczkach. Te zmarzluchy jeszcze w bluzach, ale dajcie im jeden dzień i też się przystosują. Jakie słonko, to jest fajnie, nawet jeśli w tle mamy śnieg. No, Norwegia jest piękna, ale zimno trochę. Co tu się dzieje? Ciasto! A ciasto, zapomniałem, że jesteś. Paulina gospodyni i Daniel gospodarz, główny kucharz. No na brak jedzenia na pewno narzekać ja też chcę, nie zamykam. Nie wolno. Który to tak na mnie patrzy? Ten najmniejszy. Cieplutka z piekarnika. A to nagrzany dopiero bagażnik. Z takimi widokami to można jeść ciacho. Kolejny kamyczek zostawiony na trasie. Z takim pięknym widokiem. Może ktoś go znajdzie. Jesteśmy przy lotę pod moją siostrą Karoliną, którą na pewno kojarzycie z filmu o drogach. Zawsze to wspominam, jak jest ze mną na filmie. I tak, macie tutaj mały parking, więc jest spora szansa, że znajdziecie miejsce. Jak nie, to jak widzicie, ludzie czekają w kolejce, aż się cokolwiek zwolni. I powiem, że fajna miejscówka, takie tutaj są duże dwa wodospady. Macie sklepik z pamiątkami, tam za ten sklepik można iść po kamieniach i zrobić sobie naprawdę fajne ujęcia. To jest też miejsce, żeby zatrzymać się, coś zjeść, są stoliki, jest toaleta, więc fajny postój w drodze do Oddy i nie tylko.
No, wodospad naprawdę super się prezentuje. Fajnie. Taka, wiecie, skropiona woda lata. I troszkę schładza, bo naprawdę dzisiaj jest cudowna pogoda. Karolina mówiła, że jak ona przyjedzie, to na pewno będzie pogoda, bo ona zawsze ma dobrą pogodę. I kurczę, chyba muszę ją zawsze ze sobą wszędzie zabierać. Ludzi sporo, ale na pewno znajdziecie swój kamień, na którym możecie ustać i zrobić sobie fotę z wodospadem. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie. Tak samo jak podczas wizyty w Loen, ze względu na to, że lodowiec jest już bardzo blisko. Ta woda ma taki ładny turkusowy kolor. Zielony, turkusowy. No, bardzo ładnie. Nic, tylko zwiedzać Norwegię. Kolejny kamyczek został na Lotefossen. Ciekawe, czy ktoś go znajdzie. Czy wrzuci do wody. Dojechaliśmy do naszego Trolltunga Camping. Zobaczcie, największy kamień w Norwegii. Znaleźliśmy sobie taką super miejscówkę. Zobaczcie, jaki piękny widok. No jest niesamowicie. A ja uwielbiam te kwiaty, no są cudowne. Pięknie. I teraz niestety najgorsza część, rozkładanie namiotu. Kara, widzę, udaje, że coś robi. A chłopy niech robią. Ktoś musi nadzorować robotę. Tutaj zaraz drogą na dół, pierwszy zakręt w prawo i jest droga na lodowiec, więc mamy fajnie blisko. Po rozłożeniu naszego namiotu wybraliśmy się do miasteczka Odda, aby coś zjeść przed wybraniem się na lodowiec. Jesteśmy w miasteczku Odda. Zobaczcie, jak klimatycznie. Kwiatuszki, takie domki, a dookoła góry. Jesteśmy właśnie w trasie na lodowiec. Podobno 1,5 godziny w jedną stronę. O matko, a my nie wzięliśmy rękawiczek ze sobą. Tutaj Karolina, sprawdzą się twoje buty. Daniel! A to mamy łańcuchy i nie łańcuchy? Bo specjalnie pakowaliśmy. Myślałam, że na jutro, na Trolltunga, a nie na dzisiaj. Trolltunga! Trolltunga! No nic, damy radę. Ja mam takie odciski po mopowaniu, że nic mi nie ruszy. Poproszę pokazać zbliżenie na tą ciężką, spracowaną dłoń. Masakr. Let's go! Kara, jak ci idzie? O, czuć, że dobrych parę lat się po górach nie chodziło. Ale jeszcze nie jest tak źle. Że nie wszystko przekreślone. Dzisiaj jest rozgrzewka przed Trolltungą, więc mały trening. Bo jutro chyba tam padniem. Już mam dwa zipiamy. Na górę. Szczerze. Ale widoki jadąc tutaj na lodowiec bardzo ładne. Zwłaszcza przez takie domki. Jest rzeczka i tak ładnie sielsko to wszystko wygląda. Tak Karolina skomentowała. Jak z reklamy Milki. Albo mleczka alpejskiego. Już tam postój chyba z tyłu, o, pod pretekstem czapki czy czegoś, no właśnie, o. Jak tu deszcz pada, to masakra, bo trasa wtedy jest taka cała w błocie, naprawdę to może być niebezpieczne. Szkoda, że nie mam właśnie rękawiczek, bo wcześniej czytaliśmy, żeby lepiej mieć, bo są łańcuchy, jakieś sznury, po których czasem można się trochę wspinać, a niestety wzięliśmy, ale zapomnieliśmy wziąć namiotu. Nagrywasz? Tak. To musi być popis. Dziarski krok. O proszę. A już tam lodowiec i powiem wam, że widać stąd już, że o wiele bliżej można podejść niż na Loen. Jak się nazywał ten lodowiec?
Nie pamiętam, dam napis, bo tam było tylko z daleka widać końcówkę właśnie języka rodosa, która ledwo wystaje. To jest taka duża, a dużo większe to jest. No ciekawe, dokąd będziemy mogli podejść. Jestem właśnie bardzo ciekawa, jaka to będzie odległość. Na całej trasie macie literkę, która pomaga wam trzymać się szlaku. Nie wiem, czy zabranie psa jest odpowiednie w tym miejscu, bo jest bardzo stromo i ślisko i te psy się boją, psy się zgują tutaj. O, biedne. Grupa z psiakami. To też tak się bały. Idziemy dalej. Kolejny kamyczek zostawiamy. Zobaczymy, czy ktoś go znajdzie. W drodze na lodowiec. Wyścigi. Kara ruszyła druga, ale nie odpuszcza. Ci się mój bidon ją przeważa. Nie poddaje się. Już jesteśmy prawie na miejscu. Dla chętnych widziałam, że jest wejście z przewodnikiem na lodowiec. To chyba 1000 koron, jeśli się nie mylę. Coś takiego. Takie z kamyczków robią, że tu byli. Też zrobią. Karolina podjęła wyzwanie. Nie ma. Posyłam komuś kamyczek. Przyjdzie jeszcze raz. A, ty jesteś karałobus. Proszę. No. No. Cielunia. Przerzucie śryć. No druga Karolina, zobaczcie, no kto z kim przystaje. Też przerzucił komuś, ajajaj. Dotarło. Idziemy dalej. Kara, zaraz przystanek. Kolejny. Kamek. Tak. Masakra. To jest o wiele lepiej niż tam koło Loe. Jeśli chodzi o wielkość lodowca. Bo wiem, tam też był bardzo ładny taki jezioro. No pięknie też było. Nie mogę powiedzieć, że nie. Tam widać, jaki niebieski jest ten lód jeszcze. Czekajcie, spróbuję zbliżyć. No to dużo nie wiem, ale tam jest o wiele bardziej błękitne. No i dotarliśmy. Tutaj już naprawdę po wiosku. Naprawdę wieje wiatr. Ale jest pięknie, tak warto wchodzić. My szliśmy godzinę 15, więc się wyspało czas. Jest podróżnik numer jeden. Jest taki wiatr tutaj. Schowaliśmy się za kamieniem, bo tak wiesz, a tutaj troszkę lepiej. A tam w dole już na pewno najlepiej. Tutaj co? Podglądamy. Widzicie, mówiłam wam, że tam jest bardziej niebieski, bo tutaj to widać. Czekamy na zdjęcie i się tak żyjemy. Tak takie kury. Hear me out.
patrzyliśmy na zegar, odkąd wyszliśmy z parkingu, wyszło, że takim spokojnym tempem dosyć. No nie takim spokojnym, w sensie bez przystanku wychodzi. No bez przystanków, ale też nie takim, wiecie, raz, dwa. To godzinę 15 minut, więc dobry czas. Tu jest akurat taki jeden ciężki schodek. Ja ją kombinowałam, że na nią musiał mi nogę przykładać, gdzie jest schodek. Tego schodka właśnie nie widziałam. No a potem już jesteśmy w domu. Przy wyjeździe z lodowca z parkingu 230 koron. Z tego co widzieliśmy, można też tam stać 24 godziny, więc jak potrzebujecie kempingu, może być to dobre miejsce. Mimo wszystko, pomimo tej kwoty, warto jechać tam autem, a nie iść na pieszo, bo jednak jest to spory kawałek. Jesteśmy w naszym kempingu, już po wejściu na lodowiec i jest bardzo fajnie wyposażona kuchnia. Macie piekarnik, macie fajne dostępne palniki, są naczynia, tak samo garnki, czajniki, więc naprawdę full wypas. I tak naprawdę wychodzi, że niepotrzebnie nawet brać po lodówkę, bo też jest lodówka. Ale mimo wszystko wolę chyba mieć swoje jedzenie, niż jakbym miała brać, właśnie wkładać je w lodówki i wiecie, no nie wiadomo, kto się kręci. Ja jednak lepiej mieć swoje, lepiej też, żeby nikt mi nic nie zjadł. Patrzcie, tak wygląda kuchnia na tym kempingu Trolltunga. Macie płyny, macie gąbeczki, są do używania naczynia różne, garnki, patelnie, są czajniki. Kuchenka, którą musieliśmy długo rozpracowywać, to musi być zero, tempę noża, dlatego nóż możecie mieć swój. No, a tutaj po prostu musi być na zero, ten czujnik, tu musi być kluczyk i dopiero wtedy... Znowu czas? No tak, i znowu czas. Tryb. Tutaj woda na parówki, że gorąca czy nie? Znaczy, może za dużo wody wlałam, czy? Wolno się robi. Nie, jest w ogóle ciepło. Nie, przestała się robić. Aaa. Do tego się wolno robić. Pierwszy gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Pacyjka. Patrz, jaką mamy super miejscówkę. Mamy nasz namiocik. Stoliczek, a to taki cudowny widok. No chyba mam najlepsze miejsce ever tutaj. Cudownie. Później pójdziemy wymoczyć stópki. Ruchliwa ulica nie jest, więc spoko. I nie ma tak jak kiedyś, że spaliśmy koło wodospadu. Oh my god, ten hałas, no ja miałam problem, żeby zasnąć. Na dzisiaj to już koniec. Naprawdę polecam wybrać się do Norwegii. Ja wiem, że fajnie poleżeć sobie na plaży w ciepłych krajach, jednak uwierzcie mi, Norwegia naprawdę potrafi zrobić wielkie wrażenie, które na pewno będziecie pamiętać. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie już z Trolltungi. Pa, pa!